Oto prezentacja o mnożeniu ułamków dziesiętnych. Zacznijmy. Przekonacie się, że mnożenie ułamków dziesiętnych jest niewiele trudniejsze niż mnożenie zwykłych liczb. Pokażę to na przykładzie. Weźmy dowolne liczby. 7518. Albo nie. 75 i 18. Jak widać, robię to z biegu. 75 i 18 setnych razy 97 setnych. Jeśli pierwszy raz widzicie takie działanie, pomyślicie sobie: "Ale to trudne, nie mam pojęcia jak się do tego zabrać". A oto co trzeba zrobić. Na początek należy zignorować przecinki i udawać, że jest to zwykłe mnożenie. Gdy zignorujecie przecinki, będzie tak jak powiedziałem na początku: 7518 na górze i 97 na dole. Pozwólcie, że pokażę. Po prostu zignoruję przecinki i wykonam zwykłe mnożenie. Zacznę od rzędu jedności w tym miejscu. 7 razy 8 to 56. Przenosimy 5 dalej. 7 razy 1 to 7. Dodać 5 to 12. Wpisujemy 2 na dole. Przenosimy 1 dalej. 7 razy 5 to 35. Dodać 1 to 36. Szóstka tutaj, przenosimy 3. I 7 razy 7 to 49. Dodać 3 to 52. Wpisujemy 52 tutaj. Tak jak w zwykłym mnożeniu. Przemnożyliśmy przez 7, czyli przez jedności. W zasadzie to nie jest miejsce jedności, ale zignorowaliśmy przecinki. Gdyby nie przecinek, byłby to rząd jedności. Przez niego mnożyliśmy liczbę na górze. 7 razy 7518 równa się 52626. Te liczby już skreślamy, gdyż nie są nam już potrzebne. 9 razy 8 to 72. Przenosimy 7. 9 razy 1 to 9. Dodać 7 to 16. Przenosimy 1. 9 razy 5 to 45. Dla mnie to też dobre ćwiczenie. Dawno nie powtarzałem tabliczki mnożenia. 9 razy 5 to 45. Dodać 1 to 46. Przenosimy 4. 9 razy 7 to 63. Dodać 4 to 67. Teraz dodajemy. Pewnie zastanawiacie się, co to ma wspólnego z ułamkami dziesiętnymi. Przecież to zwykłe mnożenie. Pokażę Wam. Przecinki potrzebne są dopiero na samym końcu. Na razie wykonałem zwykłe mnożenie liczby czterocyfrowej. A więc dodajemy. 6 dodać 0 to 6, 2 dodać 2 to 4, 6 dodać 6 to 12, przenosimy 1, 1 dodać 2, dodać 6 to 9, 5 dodać 7 to 12, przenosimy 1, 1 dodać 6 to 7. To dobrze. Teraz pora na przecinki. Zobaczcie, jakie to proste. Wrócę teraz do pierwotnego działania i uwzględnię przecinki. Zobaczmy, ile cyfr znajduje się po przecinku. Mamy jedną cyfrę po przecinku, 2 po przecinku, 3 cyfry po przecinku, 4 cyfry po przecinku 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 i 4: 1, 2, 3 i 4. Wynik też musi mieć 4 cyfry po przecinku. Oto więc wynik. 72 i 924610 dziesięciotysięcznych. A teraz pytanie. Gdyby tu było 0, to czy liczyłoby się ono jako dodatkowa cyfra po przecinku? Liczyłoby się, ale tylko wtedy, gdybyśmy wykorzystali je przy mnożeniu. To może być mylące. Moja rada jest taka: jeśli w ułamku dziesiętnym jest na końcu 0, tak jak tutaj, po prostu je zignorujcie. Rozwiązujcie działanie tak jak pokazałem przed chwilą. Ale pamiętajcie, można tak zrobić tylko wtedy, gdy 0 jest na końcu liczby. Przy takiej oto liczbie 0 by się liczyło, gdyż nie jest to 0 końcowe i stanowi część liczby. Zróbmy jeszcze parę przykładów, wtedy lepiej zrozumiecie. Weźmy 5. Tym razem będzie to prostszy przykład, ale pomoże Wam zapamiętać zasady. Wykonujemy mnożenie. 5 i 10 setnych razy 1 i 9. Setnych. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy po prostu mnożyć tak, jak jest napisane, albo zrobić innym sposobem. Otrzymamy ten sam wynik bez względu na to, czy 0 zignorujemy, czy też nie. Przypadek numer 1: nie ignorujemy 0. 9 razy 0 to 0. 9 razy 1 to 9. 9 razy 5 to 45. Teraz mnożymy przez 0. 0 razy cokolwiek daje 0, prawda? 2 0 tutaj i teraz 1 razy 0 to 0. 1 razy 1 to 1. 1 razy 5 to 5. Teraz wszystko dodajemy. Piszemy 0 9 5 5 5. Tak jak poprzednio obliczyliśmy cyfry po przecinku 1 2 3 4. Przecinek będzie tutaj. Otrzymaliśmy 5 i 559 tysięcznych. A co by się stało, gdyby zignorować to 0? Działanie można w zasadzie zapisać jako 1,09 razy 5,1. Jak wiecie, przy mnożeniu kolejność nie ma znaczenia. A razy b i b razy a to to samo. 2 razy 3 to to samo, co 3 razy 2. 1,09 razy 5,1 to to samo, co 5,1 razy 1,09. Przemnożmy to. To wciąż te same liczby. Ja tylko usunąłem 0. Najpierw zignoruję przecinki. 1 razy 9 to 9. 1 razy 0 to 0. 1 razy 1 to 1. I 0 tutaj. 5 razy 9 to 45. Przenosimy 4, 5 razy 0 to 0, dodać 4 to 4, 5 razy 1 to 5, dodajemy 9, 5, 5, 5. Na tym etapie mogę wziąć pod uwagę przecinki. Ile cyfr jest po przecinku? 1, 2, 3. A więc 1, 2, 3 stawiam przecinek tutaj. Zauważcie, że otrzymałem dokładnie ten sam wynik. Różnica jest taka, że tym razem na końcu mamy 0, które wcale nie zmienia otrzymanej liczby. Mógłbym tu dopisać 100 zer, a otrzymana liczba by się nie zmieniła. Jeżeli jesteś programistą lub statystykiem, cyfra 0 może być bardzo istotna, ale w naszych przykładach 0 na końcu ułamka dziesiętnego nie ma znaczenia. Podobnie bez znaczenia byłoby 0 wpisane przed liczbą jedności. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Liczymy tak samo jak przy mnożeniu liczb czterocyfrowych. A więc 5 razy 5 to 25. O, zaczynam się mylić. Przenosimy 2. 5 razy 7 to 35. Plus 2 to 37. Siódemka na dół, przenosimy 3. 5 razy 0 to 0. Dodać 3 to 3. A więc mamy 375. A teraz 1 razy 5 to 5. 1 razy 7 to 7. Teraz dodawanie. 5 dodać 0 to 5. 7 dodać 5 to 12. 1 dodać 3, dodać 7 to 11. Oto nasz wynik. Teraz muszę policzyć cyfry po przecinku. 1, 2, 3, 4, 5 cyfr po przecinku, a nasz wynik ma tylko 4 cyfry. Skąd wziąć 5 cyfr po przecinku? Zacznijmy tu. 1, 2, 3, 4. Potrzebne nam jeszcze jedno miejsce po przecinku, więc dopisujemy 0. Teraz przecinek. Rozumiecie, co zrobiłem? Potrzebne nam 5 cyfr po przecinku, a są tylko 4. Dopisałem więc 0 z przodu i dostawiłem przecinek. Teraz mamy 5 cyfr po przecinku. Tak się to robi. Mam nadzieję, że teraz poradzicie sobie. Myślę, że możecie już sami mnożyć ułamki dziesiętne. Do dzieła!